Bam, bam. Są chyba odgłosy. Ja sobie to zgłoszę. Anepic, gra, którą postanowiłem zaliczyć i ją sobie zaliczę. Mam nadzieję, że nie jest długa. Czyli co? Klon Castlevanii z elementami RPG. Przypomnijmy, że nazywam się Maciej Makuba, gram na poziomie trudnym i mam sobie 40 minut czasu gry, czyli 8%. To będzie akurat taki aperitif przed tym, co wyjdzie niedługo. Mianowicie najfajniejszą grą, jaka będzie w te wakacje. Nie dla studentów, bo we wrześniu jest... Właśnie, za chwilę o tym pogadamy. To taka fajna gra, bo bym mógł sobie gadać i grać. To się nazywało jak? Anepic, natomiast to, co nadchodzi i będzie takim teraz tematem przewodnim, to jest Shadowrun. Ale to dopiero w czwartek. Czy korzystam z tego live broadcastera? Korzystam z XSplita. A jeśli chodzi o ten, korzystam z live broadcastera. Ale tak, piąte przez dziesiąte. No. Jak ktoś nie ogarnął, czy od razu przepraszam, bo tam jest problem ze skalowaniem, tak gra się nie chce skalować, więc to jest wszystko takie małe. Małe jest czasami piękne, ale w tym wypadku jest nieczytelne. I jak ktoś nie grał w Castlevania, to po prostu idzie z gradzie, tam się przeczesuje kolejne poziomy, zdobywa doświadczenie i tak dalej. O. Ktoś mówi, że ultra łatwa gra, że to. Dobrze, mi to będzie łatwo, z rozkoszą sobie to zaliczę. Niektóre ściany można rozwalać. Sio ze spoilerami, to chcę sam odkryć. No i co? Jakiś tam temat mi się... przypomniał, tylko zapomniałem. Atakował mnie potwór. Czy mógłbyś posunąć w lewo, bo ekranu ciało? Nie, ta gra tak wygląda. To nie jest ekranu ciało, tylko ona po prostu nie rysuje niczego więcej. Ekran się rozciąga, jak poprosiłem grę, by się rozciągnęła do rozdzielczości 1280x720 i to jest to, co zrobiła. Przypomnijmy, to jest coś, co działa w singlu, natomiast i w singlu jest za darmo. Gdzieś tam jak wpiszcie sobie Anepic i zejdziecie na stronę, to coś znajdziecie. Natomiast wersja jest, ja kupiłem wersję płatną, to nie jest taki tandetny, głupi stream dla biednych ludzi, ponieważ jest w niej multiplayer, który nie wiem, czy przetestuję w ogóle. No. Ktoś pyta, sprawdź, czy nie ucięło. Nie, u mnie to jest ucięte. Mogę to udowodnić, tu jest myszek i myszek jest teraz po prawej, po lewej stronie maksymalnie. No i tu nic nie ma, jest, zachowuje proporcje ta gra w ten sposób. No a problemy z proporcjami po prostu. Czy zaznaczyłeś w opcjach przy ratio? Tak, zaznaczyłem. Gra szanuje ratio, widać zresztą. Bo jakby nie szanowało ratio, to by się rozciągnęło. Teraz jak nie wiem, czy tam dużo osób zostało jeszcze, bo to podejrzewam, że to jest hardkorowe potwornie. Cenega chce zrobić konkurs cywilizacyjny. Tylko oni to tacy ten... Jak ktoś liczy na darmowe gry, to będzie kiepsko. Ale jak ktoś liczy na gadżety, będą mieli albumy tego kolesia, co zrobił ilustrację do gry. Tą taką okładki właściwie polskiej wersji Gods of Kings, czy właściwie Brave New World. Czyli Nowy Wspaniały Świat. I tam jest cały jego album z pracami. I to coś będzie do wygrania. Ktoś mówi, syfnie nagrody. No ja właśnie mówię, to jest takie dla pasjonatów bardziej. Że lubią konkursy i tak dalej. Ja wiem, że tak by ktoś chce z tego zrobić źródło zarobkowania, to może być problem. Ja tak sobie teraz tutaj sprawdzam, czy nawet tu byłem. Nie. I tu było coś ciekawego. Są zwierzątka z pochodniami. I czy to jest w stanie zrobić mi krzywdę? Nie. Bardzo dobrze. Czy znowu rozwiązanie będzie trwać 3 godziny? Podsumujmy. Mam nadzieję, że będziesz coraz sprawniejszy. Bo jest... powstaje ta moja strona. Jadisko. To jest miłe, bo... Można tam... jakoś te wszystkie... zjawiska, które zachodzą... na kanale i wokół...
kontrolować wygodniej. O, drzwi. Ma pani dostępna. I tu jest... Czy to jest czarnoskóry? Nie, przepraszam. Jak ten, jak ktoś tego nie widział jeszcze, tak jest po polsku. Takie tłumaczenie, spoko. I to jest potworny festiwal sucharów. To jest koszmar. Ja nawet tego nie czytam, bo to jest potworne. Znaczy polskiego, polski powinien, jak ktoś jest anglojęzyczny, to ja mogę się podjąć z rozkoszą tłumaczenia kiedyś, ale na polskim, ale no, widać ten, co tu się dzieje. I tu się kupuje przepisy, ja podejrzewam, że do tego dojdę za 20 lat dopiero. Zaraz, atakuj siekierą, ma mniej damage od miecza, ale szybciej niż czybeczki. Ja atakuję, ja, mi gra napisała, że najlepiej atakować jest beczki. Właśnie maczugą, bo to się rozpada. Miecze mają tego potwory. Szukam, gdzieś tu powinien być takie miejsce, gdzie można zapalić. O, w sensie zapalić pochodnie. Tak, obuchową bronią. Najgorsze jest to, że się przyznam szczerze, że to jest tak małe, że częściowo nie widzę, co tam się dzieje. Co gorsze, nie mogę znaleźć tu pochodni. Tutaj gra polega na zapalaniu pochodni. Takie miłe. O! Jak to się zrobi, to super jest partia. Bulwo. A w ogóle niedobrze się dzieje. Trzeba wykorzystać aureole i się przenieść, bo bym wszystko stracił. To jest takie kasylwaniowe. Mamy te punkty zapisu. Jak się zginie, to się zginie. I trzeba zapisać w tych punktach. Bo w innym wypadku wszystko zdechnie. Pozytywne, bardzo mi się to podoba. Czy da się zmienić hasło? To tak. Ja to rozpiszę wszystko na stronie. Ja ogólnie oczywiście przepraszam też rzeźnie. Te całe przenoszenie i tak dalej. Strona powinna być 500 razy wcześniej. Muszę znaleźć klucz do tych pozostałych pomieszczeń. Ten czat wiadomo, teraz jest taki sobie, że jak ktoś korzysta z tego oczywiście wbudowanego na stronę, ale będzie lepiej. Będzie pozytywniej, będzie milej. Będzie lepiej niż na Twitchu. Może tak było, że będzie lepiej, to jest oczywiste. Natomiast będzie lepiej niż co? Niż na Twitchu. Że będzie miłość. No to podstawa, prawda? Cóż tam bez miłości? Moment, przynę sobie czat bliżej. To będzie, że tego nikt nie dostrzeże, ale o. Mam teraz komfort. Czy będzie coś po Epic jeszcze? Nie. Jutro raczej wrócę do jakiegoś takiego rzetelnego ogarnięcia, że nic się w sumie nie dzieje ciekawego. Najlepiej będzie w czwartek. Jak ktoś lubi takie rzetelne rzeczy, nowości, rzeczy miłe, to ja zapraszam we czwartek, wtedy się pojawi Shadowrun. To znaczy ja cały czas żyję nadzieją, że zaktualizują Kerbale, bo na to się nastawiałem. No ale nie wierzmy w cuda. Goście od Kerbali potwornie sobie nagrabili złych rzeczy. Robią z tego dodatku, czy właściwie jakiego dodatku? Z prymitywnej aktualizacji. Robią wydarzenie na miarę premiery Half-Life'a 3, GTA 5. Ta szopka może każdego zdenerwować, no, może nie każdego, no mnie rozeźliła. To jest strzał. No właśnie, nawet Korty mówi, że nie masz takich postępów w tych Kerbalach. Nie ma. Ale ta aktualizacja ma poprawić takie denerwujące błędy. Tam straszne dziadostwo jest. Jak pokazali tego Sasa, to wiadomo, że ten, który jest obecnie, to jest po prostu bug, prawda? Więc dlaczego go nie poprawią? Bo są złośliwi, bo są chamscy. Tak a propos, czy sobie nie przypominam, nie powinienem jakoś w ogóle statystyki poprawić. Halo, gra. Statystyki, karta postaci. Co by tu pójść? W co by tu pójść? Drugi poziom.
No ja walczę na razie takimi rzeczami. Wytrzymałość, eliksiry, zbroje, szaty. Sztylety krytyczne są całkiem niezłe. Dajmy miecze. Obrażenia plus 5. Podoba mi się to. Punkt dorodzenia 5 punktów. Tylko mogę jeden punkt na level, z tego co rozumiem, tak? Wytrzymałość. A, jestem nawet zaśnażony, bez większej umiejętności. Bez zdobycia kolejnego poziomu. I szaty, ciekawe co to daje. Więc na razie walczę maczugami i takimi rzeczami, więc idę w to. I w łuku, z łuku też korzystałem, więc pozytywnie. I na koniec może, żeby lepiej... Dobre pytanie, co? Toporek. No i, wyszło. Aha, myślę, mówi, że von Hannokisz mówi, że zatrudnili marketingowca, to korzystają. To jest bardzo złe. Człowiek cały weekend obserwował ten bzdurny show, który się nazywał Kerbal Marathon. No i po co? Po co to wszystko? Czy wiemy, że tam cały czas zaganiali tych ludzi, żeby kupowali, prawda? A są gorsi od Zultara. Zultar ośmieszał ludzi, ale no, no dobry człowiek. A oni przynajmniej tam te gry, które rozdawał, były już gotowe. A tutaj co jest dziadostwo? Niebieska esencja. I mam problem. Chyba, że wrócę tam do tego pomieszczenia, gdzie zaczyna się gra i pójdę w górę albo w dół, bo tutaj na razie no, nic do odkrycia za bardzo nie ma. Chyba, że na górze nie byłem po prostu. Jak z tym Infestation z Ultarem wiesz... Co to jest? Moment, coś się dzieje w tej grze. Nazywam się, nie pamiętam, jak byłem poszukiwaczem przygód, ale pułapki zakończyły życie. Wielka nienawiść do miejsca, dźwignia chroniąca pułapki w tym pokoju. I teraz tak, muszę patrzeć. O, jest menu przed zadaniem. Czemu o tym nie wiedziałem? Mam pokój pułapek. Ej, są questy! To cały czas jest... Ja odkrywam tę grę, więc... tak się tutaj cieszę, że są jakieś te rzeczy. Ona nie jest taka głupia. Zapłaciłem za nią 6 euro, jeśli nie 5. Więc... To nie było łatwe. Pochyl się, żeby nie mieć przycisków. Teraz tak, po czym poznać... W którym miejscu... Jest pułapka. Odbiło się. Ha, ha. Masz potkę. Mam. Mogę się uleczyć, ale... O. Zaraz. Jakim cudem tych pułapek można ominąć? Zaraz, potkę lepiej skorzystać z niej, bo będzie bicie. On powoli pije, ten koleś. 75, całkiem nieźle. I tak, Marathon Kerbali nie był związany z aktualizacją 2.1. Pokazali tylko przy okazji wczesną wersję, która jeszcze zawiera bugi, którą chcą naprawić. Zaraz. Które te płytki? Chyba, że... Nie, tu są podwójne. Kolego! Pochyliłem się i... Zlał to. Boże święty. Niepotrzebnie chcę wszystko uaktywnić. Palę się! Co jest grane z tym... Jak się ugasić? Kurde. To będzie ciężkie. Eliksir wykrywania pułapek. A, ciekawe.
Na czym to stanęło? Że zlazłem tylko tam i tyle. Miałem jakieś pewnie doświadczenie po drodze. Rozdałem je, zapomniałem o nim. A, to nie będzie taka krótka partia, jak myślałem. Sztylety, dupety, miecze, maczugi, topory, łuki, wytrzymałość, eliksiry. Tam je zadawali. Na szczęście to był save point. Więc nie będę się telepał jak głąb. Super partia. Prawda, super partia. I tu jest tajne przejście. Ląduję w pomieszczeniu tym. Dziab, 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 dziab. Coś tam, co się stało z Castle Story. Halo. Czy to jest ktoś, kto nie wie, co się dzieje naprawdę? No to jest dziado... Zabrali pieniądze, pojechali. Tyle. Quest. Przewijamy. Ja sobie najpierw jeszcze zejdę tutaj. Jak to się nazywa? To się nazywa Unepic. Czy będzie to widać gdzieś? A jest, elektryczny wywania po pułapek. Okej, bałem się, coś złego robię. Dopytał Gogol. Żeby nie było, że nie odpowiadam, jestem hamem. Czy na Prince of Persia. Ej, ale bardzo podobne. Czy takie miłe skojarzenia, bo jest właśnie też są podziemia. Musimy się wydostać. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. No zrobię mu tego questa i mam nadzieję, że dostanę... Podejrzewam, że tak, zrobi się questa. Dostanie się klucz. Ekwipunek. Ciekawe, czy u mnie inwentarz. W normalnych, takich profesjonalnych rybach jest inwentarz. Zaraz, strój zwiadowcy, elita satyra. Eliksir mniejszej regeneracji. Niebieska esencja, niebieska, zaraz, zaraz, gdzie to może być? Skrzydło mi toperza, lekka włócznia, czerwony śluz, strój wiadowcy, to, oko satyra. Sztylety, pusta fiołka, oko węża. Czy jest już dostępny multik? Tak, jest dostępny multik. Mogę go przetestować. Ale raczej nie dzisiaj. Dzisiaj tak potrzebuję samotnego zmulania. Mniejsze leczenie. Regeneracja, niebieski śluz. No zaraz, kurde. Skrzydło mi toperza. A tu jest, przepraszam. Przypisz... skrót. No zobaczmy. Tylko te tu już... Spoko, spoko. Pociski. Okej. Okay, tutaj muszę mieć umiejętność. Jak zażyję ten... O! Ile to... Jak to uniknąć tego? Czemu się włączyło teraz? Boże, jakich... I co zrobić, żeby ugasić pożar, który mnie... pożera, no halo. To jest największy ból. Wchodzi na pułapkę i odskok. No działa. No i cały czas się palę. Nie dawaj się zapalić. Realistyczny, tak? Boże święty.
Ujęcie trzecie. Momencik. Czy masz jakieś klucze do rozdania? Tak, mam do rozdania klucze do Don't Starve. Jutro je wrzucę na... Steam Gifty. A, chodź tu. Teraz, zaraz, tylko czy ja dobrze idę? Tak. Tu jest nudziarz. I teraz tak, zaczniemy od karty postaci. Zbroje, eliksiry, wytrzymałość, to jest najważniejsze. Miecze, maczugi, łuki, tyle. Kalina ledwo nad podłogą, tak? Boże święty. Myślę, jak to zrobić. Ta gra jest złośliwa. Nie wiem, czemu nie daje tego zwykłego skalowania. To są wypukłe linie, Boże. Zobaczmy. Bo tu tego było całkiem dużo. A są! Dobra, widać je. Sorry. I one są całkiem duże. Na przykład ta... Nie wiem, czemu to mnie chamstwo zahaczyło. Piję napój. Dzisiaj litości, dobra. Tam ktoś pytał FTL, bo dostanie bana, bo ten koleś spamuje tym od 10 lat. I kurde, a czemu nie? Kurde, przecież kurde, ile można nudzić. To jest, nie jest zły pomysł. Będzie spokój. No, szanujmy inteligencję pytających. I tutaj... Ach, trzeba było odskoczyć. Kurde, jaka to jest... Jadostwo. Teraz tak. Tu jest motyw odskoku. Motyw zapalenia. Okej, ostatnie leczenie. Czy może tam... Myślę o czym. Dziwne. Tu były kolce i się zmyły, ale to dobrze. Teraz tak. Tu... Dobrze, nie ma tragedii. Jest już... Muszę przyznać, że są emocje. Myślałem, że ta gra będzie głupsza. W sensie, że nie widzę jakimś takim wyzwaniem. Natomiast robi się sympatycznie, nawet bardzo. Podoba mi się to. Fajne, proste mechanizmy, które są miłe. To było świństwo. Płoniesz. To jest efekty i zaklęcia. Płoniesz. Gdzieś miałem jeszcze w ekwipunku coś takiego. Rany goją się powoli, gdy to zaklęcie jest aktywne. Przypisz skrót. Super.
Jest. A, tu jest tajne skrótowe zejście. Czy co, tej dźwignię użyć, czy mnie zabije? Dobrze, nie działają. I to nie było jakieś chile, tylko był... Czy tu coś da się zrobić w tym pokoju? Zapalić coś, nie? I mój quest zrobiony. Czy dostanę expa? Jest klucz do kopalni i jedna z części tej gry skończona. No to pozytyw. Zabiję sobie jeszcze to zwierzątko. Nie było może super dużo expów, ale to działa. Teraz tak. Trzy napoje mi się uzupełniają, kiedy się regeneruje. Podejrzewam, że ta gra jest na tyle złośliwa, że nie. I nie. Ale to nic. Ej, to jest ładne. Taka rada Black Mary to mówi. Kiedy one się, te kolce, wysuną, nie musisz czekać, aż się schowają, bo już damage nie zadawać. Aha, dzięki. Czy masz opcję na respect the ratio? Tak. Ja tak będę teraz się zbierał z tej gry, więc zaraz, tu tam wyjście. Dziam. I w grafice jest. Respect the ratio. Więc to widać tutaj, prawda? Tutaj widać, że ekran jest pełny. Czemu ucina tam? Podejrzewam, że nie ucina, tylko tak to wygląda. No, więc to był... Tutaj jest, jak ktoś miał te pytania za milion, co to za gra, to jest to. Tak się zapisuje. Tutaj jest czerwonymi literami UN. I potem jest Epic, tak, taką czcionką. Jest po polsku, w necie jest za darmo, chyba że ktoś chce mieć multiplayer. Wow. Są te poziomy kooperatywne i tak dalej. Nie będę go teraz sprawdzał. Może kiedyś sprawdzę jakiegoś, zmuszę jakiegoś moskita, żeby zagrał. Jak naprawi mikrofon. Demo jest za darmo, a gra nie jest za darmo. To ja kłamstwo rozszerzałem. W każdym razie... To jest tyle na dziś. Niestety jutro trzeba wstać. Pamiętajmy, w tym tygodniu tematem numerem będzie ten Shadowrun, który kiedyś się ukaże. Kiedyś, znaczy w czwartek. I to będzie zmulanie i może coś tam z Kerbalami. A tak to tyle. Ja tutaj kończę Anepika, jeszcze będę na parę sekund mowę profesjonalną wygłosić, a tak to sprawdzam pliwy na czatach. Dzięki i ciemność.